Cieściałem kluski z Rosołem 29 października 2024 roku. E, no, już jakby, że tak powiem, napięcie, napięcie opada po moim czterodniowym pobycie, pobycie na Białorusi. Oczywiście, pobycie, które świadczy, że jestem zdrajcą, że wspieram reżim Łukaszenki, że że nie zauważyłem tego, że Polska jest w stanie wojny hybrydowej z Białorusią. No nie zauważyłem granicy otwarte, można przejechać w jedną w drugą stronę. Białorusini robią interesy w Polsce, pracują, Polacy robią interesy na Białorusi, pracują, wyjeżdżają, wszyscy podróżują, no ale ja miałem zauważyć. Ja miałem zauważyć i tak naprawdę rozpętać tam jakąś gr na granicy, nie wiem, wojnę, rzucić się czy w Mińsku, kiedy to przychodziłem koło siedziby KGB, no podejrzewam, że powinienem zaatakować to butami, kopiąc, 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 kopiąc drzwi i zrywając białoruską flagę, tak jak kiedyś to tęczowe, tą tęczową ścierkę tutaj na ulicy Belwederskiej w dniu święta flagi. Nie zrobiłem tego, no tak więc dowód jest na to, że jestem, jestem zdrajcą. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Od razu, e, dzień później skasowano mi Instagram. <laughs> Słuchajcie, powiem tak, takie armaty się na mnie wytacza, Jakby, ja nie wiem kim był, no jakby to jest dosłownie, dosłownie, no nie wiem, nie dziwię się jak takie armaty się wytacza na pana Trumpa, kobiety, no, też byłem gwałcicielem, tak, miałem takie pomówienie medialne, medialne w, w, w przestrzeni, w mediach robionej przez, przez Sekielskich, przez Krysiaka, przez Onet, przez Wirtualną, przez Szujnię TVN. Eee, nigdy nie było żadnej sprawy. Prokuratura jakby odpowiedziała, że nie ma powodów nawet, żeby, żeby, żeby wszcząć takie postępowanie, bo nie ma nawet takiej, takiej, takiego zgłoszenia i, i takich znamion, takiego czynu, żeby, żeby w ogóle, żeby po prostu mnie ukarać. No a tak więc grillowano mnie. No tak się grilluje, jak się chce kogoś wykończyć. No to, no to grillowano mnie, jakby, no tak jak się grilluje takich, nie wiem, no ważnych osobowości. Osoby, które coś znaczą, dziennikarzy, polityków, no to się zabrano za mnie kiedyś. No to grillowano mnie. Później, teraz, już jakby druga rzecz, no to też jest ładne: takie grube armaty wytacza się najczęściej. No, na grube, na grubego zwierza. No. Brzuch mi trochę ostatnio urósł rzeczywiście 100 kilowarze. Mm, tak więc zwierz nie jestem najmniejszy, można powiedzieć. No ale żeby aż tak, no to teraz znowu jestem zdrajcą. No pamiętam, Trump też był zdrajcą. Bo był w Moskwie, tam na jakimś spotkaniu, i tak dalej, i tak dalej. E, zaraz dojdę do czegoś. No, takimi zdrajcami nie są na przykład firmy, polskie firmy, których widziałem loga, e, loga na centrach handlowych e, e, na Białorusi, e, ale zaraz do tego przejdę, bo właśnie rozmawiałem z panem dziennikarzem i też prawdę usłyszałem. Tak więc, żebym tego nie komunikował, żebym ludziom nie mówił, skasowano mi Instagram, Założyłem dwa dni później, dosłownie jedno zdjęcie wrzuciłem post, jeszcze nic tam nie wrzuciłem, od razu mi ten drugi zablokowali. Poprosiłem kolegę, żeby mi otworzył na swój IP, bo widocznie tu już jest, tutaj już działa, działa działają, działają i pilnują mnie. Pilnują mnie. No to założył mi kolega po trzech dniach, już teraz mi znowu zablokowali. Jeszcze tam nic nie zdążyłem napisać, nic wrzucić. Wolność słowa to się nazywa. To się nazywa tolerancja. Powiem na, na tej Białorusi, nic nie można. a W Polsce można po prostu, możesz być sobą, możesz mówić. No to, są, to są zdobycze tego świata demokracji. Odczuwam je na własnej skórze bardzo, bardzo, że tak powiem, radośnie. Nie nazwę tego boleśnie. Ale, no to teraz chciałbym, żeby na mój temat, na mój temat wypowiadało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy tam zagranicznych, jakiś koordynator do służb specjalnych. Wypowiadała się pani, była dyrektor Bielsatu. Bielsat, Bielsat, później wypowiadał się Pan jakiś tam agent, który, który uciekł z Białorusi, szef, zastępca szefa wywiadu w Białorusi, nie wiem, czy to KGB, czy tam czego, on się wypowiadał na mój temat, no wypowiada, wypowiadali się dziennikarze, wypowiadali się, no w zasadzie wszyscy, w zasadzie, w zasadzie, w jednym duchu, Jakimowicz, idiota, zdrajca, propaganda, propaganda i w ogóle jak to tak można nie wiem, no trzeba by pewnie rozstrzelać, no, żeby to jakoś załatwić jak trzeba. E, zastanawia mnie tylko jedna rzecz, tak Bym zapytał każdego tego pana, na przykład tego, tego superagenta, zastanówcie się, no, jeżeli był takim superagentem, zastępcą szefa KGB, czy tam jakiejś tej służby na Białorusi, no to domyślam się, że to jest jakiś tam cały sztab ludzi, który z nim pracował e, bliżej, dalej, był z nimi związany, no to są jakieś przyjaźni, znajomości. Jakieś rodziny, jakieś sytuacje, że ktoś jego wyciągał z jakiejś opresji, on kogoś, jakieś, jakieś, no jakieś relacje. tak? Ja mówię poza tym, czym się ludzie zajmują, jakieś relacje. To co później spowodowało, że pan agent sprzedał tych wszystkich ludzi? Panie agent, co spowodowało? Co, że pana uwierał komunizm tam, tam? Uwierała pana, uwierał pana ten reżim? Przecież jak był pan agentem tam, na takiej, w KGB, tam, w takich tych, to miał pan jak Elvis Presley życie w bajce. I panu to przeszkadzało? Czy może sprzedałeś ich pan za pieniądze? Ile pan wziąłeś? Ile pan brałeś za informacje, które pan wynosiłeś z tego urzędu? No pan jest zdrajcą. Zradził pan swoich przyjaciół i znajomych. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Wystarczy wziąć książkę, jedną, o, o takich szpiegach i tak dalej, i tak dalej. A od ilu agentur bierze pan pieniądze? Agentem ilu służb pan jest? Podwójnym, potrójnym? Dają się nabierać u nas, że pan już zdradził tamtych i to już jest koniec? Przecież to wystarczy książkę jedną, głupią przeczytać o, o szpiegach, żeby się dowiedzieć jak to jest. A już ci z, ze wschodu, KGB i tak, są mistrzami tego. To pan się wypowiadasz na mój temat, na, na temat normalnego, uczciwego człowieka? Człowiek bez twarzy, bez honoru? Pani z bielsat, czy tam bielsat. A ile pani pieniędzy zarabiała na tym? Pani pokaże PIT, na tym bytu, byciu opozy opozycjonistką. Jakie pani miała jakie pani miała PITy? A dlaczego pani nie opowiada o tym? To teraz mi powiedzcie. Na Białorusi widziałem Wojas, krop. Woja, skrop, Dlaczego o tym nie mówicie? Oni nie popierają wojny? Ja popierałem, bo byłem, a oni nie popierają? Oni nie pasą, nie dają pieniędzy na, na nie wiem, na broń, na, na amunicję? Na wojnę hybrydową przeciwko Polsce? Oni nie dają? Powiem Wam jeszcze inną rzecz. Przed chwilą zadzwoniłem do dziennikarza, nie powiem do którego z tych wszystkich, bo rzeczywiście to, co napisał na mój temat, było w miarę, było obiektywne. Nie zmieniał moich słów i tak dalej. Z bardzo dużego koncernu medialnego. Zadzwoniłem do niego. Mówię, panie, no skoro ja jestem zdrajcą, skoro ja jestem po prostu pożytecznym idiotą wpisującym się, wpisującym się w propagandę Rosji, Moskwy, Putina, urwa, nie wiem kogo, to jak ocenić te firmy, które tam zarabiają pieniądze, płacą podatki i dostarczają pieniądze do kasy? Do kasy na broń? Na, na, na amunicję, do, którą się strzela do ludzi? Na to, żeby przewozić ludzi na granicę i przerzucać do Polski? Daj, to, 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 to o tym napiszcie. To jak to jest? I pan dziennikarz mi odpowiedział jedną rzecz. I to wszyscy zrozumieją. Panie Arku, pan już o tym wspominał, jak żeśmy rozmawiali w pierwszej rozmowie. Nie pamiętam, to też byłem w dużych emocjach, dużo rozmów. Pan o tym wspominał, ale my nie możemy o Markach pisać. Bo no i właśnie. No, i właśnie, bo was wszystkich kurwa utrzymują. I taka jest wasza prawda. Was wszystkich kurwa utrzymują i was wszystkich, wszystkich tych, wszystkie te osoby pieniądze trzymają za ryj. Mówiąc krótko, mój wyjazd kosztował mi 500 euro. Nie pożyczyłem, nie dostałem od nikogo. Nie spałem w dobrych hotelach, spałem w hotelach turystycznych. Nie chodziłem do najlepszych restauracji, chodziłem do zwykłych. Jadłem kiełbasę na bazarze i tak dalej, tak jak lubię, tak jak robię to wszędzie. Możecie kłamać, możecie urzeć, możecie zmieniać, oszukiwać tych ludzi i tak dalej. Trudno, jeżeli oni chcą być oszukiwani. Trudno. Możecie karmić, możecie paść Ukraińców, uprawiać propagandę, że trzeba im wszystko dać, bo oni bronią naszej wolności, przekazywać dawać im pieniądze, dawać im prąd, dawać im nasze podatki, ubezpieczenia, nasze, nasze, nasze opiekę medyczną. A oni za te pieniądze będą odkupywać polskie firmy, kupią sobie kolejne 380 tysięcy mieszkań w Polsce. A będziecie się później zastanawiać, dlaczego studenci mają tak drogą, dlaczego nie mają gdzie mieszkać, dlaczego ceny mieszkań, dlaczego młodzi ludzie, no dlaczego, dlaczego te ceny są takie, jak prawie pół miliona mieszkań, to jest oficjalnie, kupili Ukraińcy. To nie podbija to ceny? W jakiej propagandzie wy robicie, ludzie? W jakiej propagandzie? I odczepcie się ode mnie, naprawdę, bo to jest żenujące. Jesteście obciachem.